Bardzo dobrze, no dobrze, bardzo będziemy. Jakub Szymski, kiedy dowiedziałeś się, że zagrasz ten mecz? Dowiedziałem się dzisiaj na odprawie przedmeczowej, mniej więcej tak godzinę przed samym meczem. No nie było to dla mnie zaskoczenie. Wiadomo, że walczyliśmy w tym tygodniu z Kubą o to, żeby zagrać w tym meczu, bo w poprzednim meczu to Kuba był na ławce, dostał swoją szansę. Kiedy ja wracałem z reprezentacji młodzieżowej, taką decyzję podjął trener. Wtedy nie złapałem się do tej osiemnastki, ale wiedziałem, że mam zaufanie trenera, bo wcześniej mi ufał i to we mnie widział tak jakby tego zmiennika Darka, także w tym tygodniu myślę, że rywalizacja była naprawdę bardzo zacięta, ale cieszę się, że trener jeszcze raz mi zaufał i dał mi dzisiaj szansę zaprezentować się, bo nie ukrywam, że czekałem bardzo długo na ten debiut już. To znaczy tak, no to można powiedzieć, że był taki czarny scenariusz, że dostaniemy bramkę w pierwszych 10 minutach. Zakładaliśmy sobie, żeby tego nie było, także straciliśmy tą bramkę i nie ukrywam, no wiadomo, że troszkę to podcina skrzydła, zwłaszcza później jeszcze, kiedy Tomek nie strzelił karnego, ale w przerwie myślę wszystko to poukładaliśmy, przetrzymaliśmy napór Wisły po tym niewykorzystanym rzucie karnym w pierwszej połówce i w drugiej połowie zrobiliśmy to, co mogliśmy, mieliśmy dwa stałe fragmenty, które wykorzystaliśmy i no i teraz wracamy w dobrych nastrojach do domu. To był dla Ciebie trudny? No na pewno trudne. Zawsze początki są trudne, także musiałem sobie wszystko to szybko w głowie poukładać po tej odprawie, kiedy dowiedziałem się, że będę grał. I starałem się zrobić swoją robotę tak najlepiej, jak potrafię. Wiadomo, zawsze są jakieś tam niedociągnięcia, do czegoś można się przyczepić, coś można poprawić, ale to jest zawsze taki bodziec do pracy na przyszłość. Ale mnie zawsze motywuje też to, że miałem tych kibiców przeciwnych za sobą, którzy, no wiadomo jak to jest na takich meczach, często nie szczędzą tam ostrych słów pod moim adresem i jest to zawsze jakaś tam motywacja do tego, żeby im pokazać, że jednak jesteśmy lepsi. Najtrudniejszy moment w tym meczu chyba właśnie po niewykorzystanym rzucie karnym, kiedy Wisła tak przycisnęła nas na kilka dobrych minut. Myślę, że jeśli wtedy byśmy stracili bramkę, byłoby ciężko, ale zakładaliśmy sobie w szatni, żeby każdy napór Wisły przetrzymać i potem odpowiadać atakami. I ten napór udało nam się przetrzymać, w przerwie to poukładaliśmy i w drugiej połówce no, zrobiliśmy swoje. Wykonałem swoją pracę najlepiej, jak potrafiłem. Tak samo teraz z 200% zaangażowaniem będę pracował w tym tygodniu na treningach i w rękach trenerów pozostaje decyzja co do obsady bramki na następny mecz. Dziękuję.